Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na samym początku sobie zbiorę, żeby mi nic nie zniknęło. I schowamy ten. Dobra. W dzisiejszym odcinku idziemy kopać. Obiecałem, że zrobimy coś, co jest... Jak to mówią? Przyjemne z pożytecznym? Tak to się mówi? Nie wiem, możecie... Okej, to jest villager zombiowy. Tak się zastanawiałem, co tu robi zwykły villager. Bo usłyszałem to. Tak, dobrze mówiłem? Dobrze mówię. What the fuck? Co jest? Czekaj, ja muszę zabijać to wszystko, ale... Nie gin. Chcę, żeby tu było w miarę pusto. Chcę... Taka okazja na miniaturkę. Oj, nie przepuszczę tej okazji. Jestem cierpliwy. Nie! Żyję. Nie, żyje. Spierniczaj, Kilof, nie ma takiego odrzutu. Dobrze! Co jest, widzowie? A może, kurde, usuniemy się do głupiej rzeczy, konkretniej... Odsuniemy tu. No i mam miniaturkę! Dzięki, ziomek! A teraz, jak to mówią, the night! Jeszcze mu się zbugowała animacja przez chwilę. Nie chciałem tego kliknąć. Dobra. Wracamy na górę. Dzisiaj idziemy kopać diaksy. Robimy przyjemne, praktyczne z pożytecznym. Czy jakoś tak to było? Nie pamiętam. Bo diamentów mam mało. A że mam fortunkę, czy tam szczęście, czy jak to tam się zwie po naszemu. To postanowiłem, iż to wykorzystam. Idziemy najpierw spać. Trrr. No dajcie mi zasnąć. Mamy lapis lazuli w międzyczasie, kamienny kilof, bo mi się do niczego nie przyda. Siekierę weźmy. Weźmy wszystkie w sumie deski, które mamy, bo się przydadzą. Drabinki mogę wziąć, tam mogę wziąć, super. Weźmy wiaderko. Pamiętajcie, w Minecrafcie trzeba mieć wiaderko z wodą zawsze pod ręką. Absolutnie zawsze. Bo nigdy nie wiesz, kiedy spadniesz i nigdy nie wiesz, kiedy wpadniesz do lawy i nigdy nie wiesz, kiedy to wiaderko ci uratuje życie. To jest morał z tej historii. Noście ze sobą wiaderka z wodą. Od razu mówię, w prawdziwym życiu niech nikt nie będzie takim, powiem wprost, idiotą. Ale wierzę, że nikt nie jest tak głupi, żeby pomyśleć, o kurde, w Minecrafcie, w grze, w której jak skopię kawałek drzewa, to generalnie ono nie spada, bo to on nie ma grawitacji w tej grze praktycznie. I jak skoczę z wiaderkiem z wodą i wyleję pod sobą wodę tuż przed upadkiem, to przeżyję. Więc zobaczymy i skoczę z 10 piętra z wodą, oczywiście w grze komputerowej YouTube. Spokojnie, proszę mi nie dawać żółtego dolara, dziękuję. Więc nie róbcie tak w prawdziwym życiu, widzowie. Tylko tyle chciałem wam powiedzieć. Kurde, Dawid, niby dzieciak, głupi, młody, a mimo wszystko bawi i uczy. Bo ja zginę przez taką głupotę i będzie morał dla was. Że tak nie wolno robić. I cyk, PR podwyższony. Tak trzymać. Oj, dobrze się widzę, wybawię. Oni w ogóle urośli? Oni krowy? One krowy? Te krowy? Moja poloniska by mnie zjadła za coś takiego. Idę o zakot. Założę się z wami o tarczynkę. Ale... Dobra, nieistotne. Te krowy rosną? Wiecie, co mnie bardzo ciekawi z tymi krowami? Jak mnie nie ma w pobliżu, to świat Minecrafta przestaje żyć. Nie istnieć, przestaje żyć. To czemu one rosną, jak mnie nie ma? To jest ciekawe. Chyba, że Minecraft ma taki brain error i jak ja wracam, to on ma takie error404.gif i aktualizuje wszystko, tak jakbym ja był cały czas. Jeżeli tak jest, to by wyjaśniało, czemu tak się dzieje. Jak nie, to nie mam pojęcia. Widzę już jakieś biedne, poszkodowane drzewo. Które mogę ściąć? Biedne, poszkodowane drzewo. Tam byliśmy na 11 poziomie. Minus 58, bo jak dobrze pamiętam, na tej wersji to jest najlepszy poziom do uzyskiwania diaksów. Mogę się mylić, nie wiem. Ale jak wchodziły te takie głębokie cave'y, nie pamiętam jak one się nazywają. Lush cave'y? Nie wiem. Chyba Lush cave'y. Czy jakoś tak. To pamiętam, że... Minus 58 to był taki poziom, gdzie diaksów było... To był taki poziom 11 nowszych czasów.
Bo jakby ktoś grał w Minecrafta od niedawno, to tak, kiedyś na poziomie 11 się kopało. Kiedyś to w ogóle nie było netherite'u. Ja pamiętam, zacząłem grać w Minecrafta. To był 2020 rok maj, jak dobrze pamiętam. Coś koło tego. Grałem na PS4, to też pamiętam jak dziś. I ja tam miałem dziwny ten, ja nie wiedziałem jak się gra po prostu. Ja bardzo dużo kupowałem poradników. Tak, te książki, powiedzmy, poradnik podboju Minecrafta, poradnik podboju Netheru i Kresu. Coś takiego kupowałem, dosłownie, proszę się ze mnie nie śmiać. Sęk w tym, że... A kiedyś wam nawet zdjęcie pokażę, mam całą kolekcję tego. Nie wyrzuciłem, bo po co? Dlaczego miałbym wyrzucić? Ale sęk w tym, że... bałem się trochę iść do Netheru, a znalazłem pewną opuszczoną wioskę, tą taką, wiecie, że tam nic nie ma. Są tylko te pajęczyny durne. I ja myślałem, że to jest jakieś mega rzadkie, wow. I ten teges, no wiecie o co chodzi? I pamiętałem, w sumie pamiętam, a nie pamiętam, że do Netheru szedłem w momencie, w którym miałem, żeby nie skłamać. To był taki moment, w którym było ile do aktualizacji? Nie pamiętam szczerze. No do aktualizacji było z... 1.16 w sensie aktualizacji. Tej, co wprowadzała zmiany w Netherze zupełne. To było z... jeden dzień? A nie, przepraszam. Ona była i ja chyba dzień później wlazłem do Netheru. Po tej aktualizacji, więc... a ja grałem na konsoli, więc nie dało się zainstalować starej wersji. Tutaj się może da, nie wiem. Da się zmieniać wersję na kompie, nie wiem w jaki sposób, ale wiem, że się da. Więc to jest taka ciekawostka, że nigdy nie doświadczyłem starszego Netheru. Od początku grania jestem na tym nowszym jakby. Wychowałem się na tym nowszym. Ogólnie Nether to uważam zmiana była na lepsze, bo ten Nether to co to tam było? Pigmeny były, ghasty były, wither szkielety były, blazy były. A teraz nowe struktury, bastiony. Pominę fakt, że one mają 2-3 lata. Ale nowe wiecie pod jakim względem, nie? Wiecie o co mi chodzi. Zupełnie nowe struktury, nowe jakieś zwierzaki, kurde, zwierzako-świnie. Z nową mechaniką zupełnie gry. No to było ciekawe. Jak się zaczynało grać, to było ciekawe. Starczy, myślę. O kurde, nie mam pochodni. Ale pochodnie się nakraftuje, przecież ja mam węgla tam. Dużo, a mam fortunę, nie? Więc to było bardzo ciekawe i też czekam na... Bo odkąd obiecali, że są dwie duże aktualizacje w roku, to te duże aktualizacje, no to są, powiem wam, świetne. Wprowadzałem jednego nowego moba, dwie nowe trzy rzeczy. Dwie nowe albo dwie trzy nowe rzeczy. Tego wszystkiego wprowadzałem jakiś biom, który jest powtórką biomu, który już dawno istnieje, z tym, że wyglądają inaczej drzewka i powiedzą, że to jest aktualizacja. Kiedyś to były aktualizacje ostre, teraz co to jest? A ja szczerze powiedziawszy, jak z Netherem, z Netherem, była dobra aktualizacja, powiedzmy sobie szczerze. Dużo zmieniająca i dużo zupełnie nowych rozgrywek. Przypominam, że speedruny całkowicie się zmieniły przez tą aktualizację. Bo sposób pozyskiwania enderpereł był zupełnie inny dzięki temu. Więc to ma swoje plusy, ma też swoje minusy, ale czekam na aktualizację podobną, jak chodzi o wielkość, z tym, że endu. Bo end, powiedzmy sobie szczerze, nie? Prosto w oczy, end jest nudny. Co jest w endzie? Jest Ender Dragon, wow, którego... Ja pamiętam, że mając dosłownie, nie w szczerości, mając netherite'owy miecz, sharp 4 i zbroję, po prostu poszedłem i go po prostu zniszczyłem. Tego Ender Dragona. Nie niszcząc mu kryształów, nie? Nie niszcząc kryształów to zrobiłem, więc... No ten boss ogólnie jest śmieszny. Do pokonania. Jedyną trudnością w pokonaniu Ender Dragona, jak mam być szczery, jest to, że on cię może wybić w kosmos. I są endermany, które po prostu wnerwiają niemiłosiernie. Tak poza tym, to nie ma czegoś takiego jak trudność w tym. W...
Ender Dragonie. Serio tak wolno się kopie? Jezu Chryste. Kurde, nie znaczy. No i co jest dalej? Jak już pokonasz Ender Dragona, możesz iść do... Wow, miasta. W którym są shulker boxy. Są shulker boxy. Które strzelają w ciebie jakimś dziwnym kulkiem, który powoduje, że nauczysz się nagle lewitować. Że jesteś walony Houdini, czy ktoś taki. Że nagle umiesz latać w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie to. W niewyjaśnionych okolicznościach potrafisz latać. Do tego wszystkiego, żeby nie było mało, nie? Do tego wszystkiego. Nie tu, tu. Do tego wszystkiego. Masz Endermany, które już są w tej grze od tylu lat, że hit i nie są wymagającym przeciwnikiem. Wystarczy, że założysz dynię na łeb i już są ślepe. Dosłownie to też jest hit. Założysz dynię na łeb? Okej, okay, Enderman cię nie widzi generalnie. Nie, no jesteś przecież Endermanem. Masz dynię na głowie, no jesteś Endermanem. No i masz miasta, masz elytry. Do Endu właściwie nie licząc elytr nie ma co schodzić. Nie ma to najmniejszego sensu i opłacalności. Przynajmniej ja nie widzę w tym większego interesu. Nie licząc elytry oczywiście, która się bardzo przydaje, wiadomo. Na którym jestem poziomie? Minus 20... Serio? Minus 27 dopiero? O kurde, to będzie długa podróż. A tak jakby będzie zrobili nowe biomy, nowe moby, jakiegoś minibossa, powiedzmy. W jakiejś strukturze, albo w ogóle poszli krok dalej. I nie zrobili zmiany endu. W sensie zmiana endu jest, uważam, niezbędna na razie. Ogólnie, no może nie na razie, ogólnie jest niezbędna, bo już end jest nudny. Tak poszliby krok dalej i by nie zrobili zmiany endu, co by zrobili nowy biom po prostu. Nie nowy biom, przepraszam, mój błąd. Nowe biomy powstają dość szybko. Nowy wymiar by zrobili. Już pamiętam, TGM'ego oglądałem kiedyś, jak o tym opowiadał, o takim chyba modyfikacji. Bardzo ciekawy materiał, polecam zobaczyć. Takim tam był nowy wymiar nazwany, nie pamiętam tam, pustką, ciszą, jakoś tak. Tam były takie wardeny, takie dziwne w sumie. Tam były struktury, tam były różne rzeczy, naprawdę różniste. I autor tej modyfikacji, o ile to była modyfikacja, a nie retrospekcja, już nie pamiętam, bardzo się przyłożył, okrutnie dużo rzeczy zostało wprowadzonych. I jakby taka aktualizacja weszła do Minecrafta, cud. Brakuje jeszcze tylko do tego wszystkiego aktualizacji endu i aktualizacji broni. Wprowadzenia kilku nowych broni i kilku nowych dzięki temu strategii. Nie tak, że idziesz z siekierą do wyłączenia tarczy, idziesz z mieczem i łukiem, power piątką idziesz i niszczysz, bo to jest nudne po prostu. I Minecraft byłby zupełnie inną grą. Kurde, nie ten. Nie tu, tylko muszę tu stawiać, muszę pamiętać o tym. Minecraft byłby zupełnie inną grą, na pewno grą o wiele przyjemniejszą do grania. Mimo wszystko my gracze czekamy na zmiany, nie? Powiem tak, już na razie Minecrafta nic nie zepsuje. Jak mam być szczery, minus 56, czyli jeszcze 2, super. Minecrafta na razie nic nie zepsuje. Jest pod takim zarządzaniem, pod jakim jest i na razie przez to Minecrafta nic nie zepsuje. Nie jest w stanie po prostu. Myślałem, że mam zapchane eko przez chwilę. Kurde, złoto od razu, fajnie. Więc Minecraft może się zmieniać jedynie na lepsze i liczę, że... Nienawidzę tych dźwięków. I po prostu liczę, że... Twórcy przejrzą na oczy i liczę, że coś zmienią, naprawdę. Szkoda mi patrzeć na tego Minecrafta, że on jest teraz taki... nudny. Ciężko mi się na to patrzy, naprawdę. Okej. Okay. Czy to były cegły? Nie. Myślałem, że trafię dziwnym trafem na Deep Dark. Ale w sumie ja widzę tutaj... Nie ten przycisk. Widzę biom, nie? Biom. Gdzie jest biom? Target Blood, Display, Mem, Allocation. Nie. Biom Minecraft Beach. Jestem aktualnie na plaży. Widziałbym Deep Dark, to wiedziałbym, żeby się gdzieś kopać w kółko i szukać miasta.
Ale takie w moim wykonaniu walka z Wardenem to by było coś ciekawego. Walka z Wardenem na gołe klaty, oglądaj. Idę na Wardena, kurde, z mieczem. Ej, może kiedyś taki challenge zrobię. Idę z totemami, bez zbroi, jedynie z drewnianym mieczem. Bez zaklęć. Zobaczymy, ile totemów zużyję i ile będę musiał zużyć hitów na Wardena. To by było ciekawe. Bym przez bite 50 minut bił Wardena, bym stracił 40 totemów, ale bym go zabił. I powinno być osiągnięcie, dosłownie głupi zawsze ma szczęście. Takie osiągnięcie i to by była taka beka, że hit. No sobie wyobraźcie, no głupek idzie na Wardena z drewnianym mieczem i totemami. I osiągnięcie, gra się dowiaduje, że zabijesz go w taki sposób i osiągnięcie. Głupi ma zawsze szczęście. To było takie piękne, o Jezus. Ta. I, no i teraz ciekawe, jaki tytuł mogę wymyślić. Ile jeszcze kopać mam? 2? Bo nie mam diamentów, więc nie będę pisał. Ja nie jestem clickbaitowcem, jak ludzie, niektórzy piszą w tytule jakieś. Powiedzmy, podam przykład z kartami Pokémon. Dropnęła nam najlepsza karta Pokémon? Wykrzyknik, znak zapytania. W rzeczywistości nic tam nie dropło, ale robią napięcie na tym, że może coś dropło. I żebyś oglądał do końca, bo dropło coś niesamowitego. Ja się naprawdę tak śmieję z tego momentami. Więc po prostu jak ja takie rzeczy mówię, wiedzcie, że ja to mówię w sposób prześmiewczy, żeby nikt tego nie brał na poważnie, bo to też będzie śmiesznie, jak ktoś tak na poważnie to bierze. Co ja gadam? Ja jak gadam jakieś rzeczy merytoryczne, to wam mówię, że gadam, kurde, mądrze. W cudzysłowie, wiadomo o co chodzi. Tak ogólnie to... To nie, to ja sobie żartuję. Życie jest po to, YouTube jest po to, żeby sobie żartować. Nie żeby być jakimś nadmiernie poważnym. Tylko żeby na mnie żadne info nie wyciekło. To też jest żart, spokojnie, żeby nikt nie zaczął spekulować. Jak dzieci, kurde, na TikToku bawią się niektóre w detektywów. Na szczęście mnie to nie czeka, bo ja nie jestem popularny, mam 4000 subów. Ogląda mi bite 20 osób na krzyż. Z czego obstają połowa, to są osoby, które znam. Po prostu z tego, z politowania na mnie oglądają. Więc... tak to wygląda, ale jakbym kiedyś był popularniejszy, to podziękuję, ja się w żadne dramy nie pakuję. Nie. Żeby potem na mnie Konowski albo Wardenga kręcili filmy, nie, ja podziękuję. Ja już naprawdę wolę być tym. W zaciszu, że tak się wyrażę. Wiecie, o co chodzi. Ej, teraz widzowie, to jest taki okres w życiu youtubera, gdzie... No w sumie nie jestem youtuberem, ale wiecie, o co chodzi. To jest taki okres w życiu twórcy internetowego, o. Że... Trzeba podjąć decyzję. Jak mam zrobić miniaturkę? I poza tym, jak mam zrobić miniaturkę? Jak nazwać odcinek? Mam pomysł na miniaturkę. Ale fart! Już chciałem dosłownie kończyć. Już dosłownie chciałem kończyć. Obiecuję, widzowie, ten film nazywa się Głupi ma zawsze szczęście. Obiecuję wam to. Jeden diament w eku. Jest. 2, 3, 4 rudy, 5 rud. Nie wykupuje się w boki. 12. Razy 2. W sumie nieźle. Dobra, widzowie. Dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Ale jestem durny. W sumie nie wykorzystałem okazji. Mogłem... O, ja wiem, co zrobię. Ja wiem, co zrobię. Tak. Gdzie co? Nie. Zróbmy inaczej. Zróbmy tak. Zróbmy ku. Zróbmy ku. Tak zróbmy i teraz bierzemy F3. Nie F3. F1. Cały widzowie. Dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Trzymajcie się. I cześć.